Jesteśmy w Boguchwale, w hotelu podkarpackim, gdzie odbywają się właśnie cztery kursy Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Są to kurs UEFA dla trenerów, a także kurs dla speakerów, kurs dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na stadionach, a także kurs pierwszej pomocy. Nie, że całej drużyny. Ale w tej drużynie mamy cały zespół, prawda? Nie, bo to w tym samym czasie trenują. Adam Łopatko ze Szkoły Trenerów. Kurs UEFA odbywa się na Podkarpaciu, dzisiaj drugi zjazd. Proszę powiedzieć, co jest tematyką tego dzisiejszego właśnie zjazdu? Głównie analiza indywidualna zawodników, takie wprowadzenie do analizy gry, zachowania na pozycjach. To, czego nam się wydaje dzisiaj polskiemu piłkarzowi najwięcej brakuje, to te deficyty w zachowaniach indywidualnych w kontekście przeciwnika, przestrzeni, piłki. Także nad tym pracujemy. Grupa zaangażowana, dobrych, młodych, perspektywicznych trenerów, także wierzymy, że na Podkarpaciu piłka też jeszcze mocniej się będzie rozwijać. Zaglądam tu tak do Was od chyba ponad pół godziny, a może dłużej. Widzę, przede wszystkim praca w grupach jest. Czego oni teraz, nad czym się zastanawiają, co oni robią? No, mają takie dość szerokie zadanie, bo przeanalizować grę zawodników na poszczególnych pozycjach, do tego przygotować taką analizę właśnie indywidualną i przygotować pod to trening, który by mogli przeprowadzić z zawodnikami, żeby polepszyć ich właśnie zachowania na pozycjach. W kilku latach przerwy na naszym stadionie tego zawodnika, nie? Sobota pełna szkoleń, można powiedzieć, jeżeli chodzi o Podkarpacki Związek Piłki Nożnej. Z racji tego, że drużyny, kluby wytypowały swoich przedstawicieli na kurs pomocy przedmedycznej, kurs speakera i kurs osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, a więc te kursy chcemy organizować, ponieważ są chętni właśnie po to, by uczestniczyć w takich kursach. Wymagamy, ale także stwarzamy możliwości tego, by w takich kursach uczestniczyć i są tutaj właśnie przedstawicieli, którzy chcą pracować na stadionach jako osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, a więc ten wymóg czwartoligowy, jak i niższych klas rozgrywkowych. Są także przyszli speakerzy na stadionowych, na obiektach niższych lig, więc tutaj wymóg licencji dla czwartej ligi niższych klas rozgrywkowych też kilkunastu speakerów ukończy. No i bardzo duża grupa, jeżeli chodzi o pierwszą pomoc przedmedyczną, która mamy nadzieję, że przyda się nie tylko na tych wydarzeniach boiskowych, czy też na stadionach, ale także i w życiu. W sumie w trzech kursach organizowanych przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej wzięło udział około 80 osób. Drogi ewakuacji, drogi wejścia na stadion, wyjścia, furtki ewakuacyjne. Omawialiśmy zasady zachowania się osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na obiektach piłkarskich od czwartej ligi i niższe klasy rozgrywkowe, czyli klasy okręgowe A i B klasa. Oczywiście w każdym klubie jest obowiązek, aby była wyznaczona osoba do zabezpieczenia, do organizacji bycia taką osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo na obiektach piłkarskich w trakcie imprez, czy to meczów, imprez niemasowych czy masowych, taki obowiązek jest i dzisiaj właśnie mieliśmy możliwość po raz kolejny, bo to już bodajże szósta czy siódma edycja takiego kursu. Szkolimy zarówno w kwestii takiej praktycznej, mamy wizytację obiektu Izo Arena i tak w praktyce również i teoria i praktyka dzisiaj jest brana pod uwagę. Mam na imię Jakub Pyzik, pochodzę z wsi pod Dębicą, Żyraków. Działa tam klub sportowy w lidze okręgowej. Przyszedłeś tutaj na kurs speakera. Rozumiem, że potrzebujecie w klubie takiej osoby teraz. Tak jest, dokładnie. Mamy odpowiednią infrastrukturę do tego oraz chciałem się też bardziej zaangażować w pracę tego klubu. Widzę, że to się bardzo fajnie rozwija, więc też chciałem być częścią tego. Ten kurs na pewno pozwala też usystematyzować pewną wiedzę oraz daje inne światło na podejście do takiej pracy z mikrofonem. Raz. Do pierwszej połowy spotkania doliczone zostały co najmniej 3 minuty. O, i fajnie, i bardzo fajnie. No,
Jesteśmy na kursie pierwszej pomocy. Na czym polegał kurs? Czego trzeba nauczyć takich osób, które po prostu pracują w czasie meczu na stadionie? To jest akurat taka specyficzna grupa sportowców, dlatego że na meczach tak naprawdę może często program czy pomoc wykraczać poza tak naprawdę udzielanie tej pierwszej podstawowej pomocy, którą uczymy wszystkich, dlatego że to jest specyfika drużyn, specyfika futbolu, gdzie dochodzi do sytuacji takich, z którymi nie do końca na co dzień możemy mieć miejsce. Stąd ten kurs dzisiaj pierwszej pomocy jest dość mocno rozbudowany. Uczyliśmy tutaj naszych kursantów dzisiaj udzielania podstawowej pierwszej pomocy, czyli na przykład pozycji bocznej, bezpiecznej. Uczyliśmy resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ale tak samo uczyliśmy naszych kursantów udzielania pomocy na przykład w warunkach, kiedy dostaje udaru cieplnego, kiedy dochodzi do złamań, skaleczeń, zwichnięć, czy tak samo do wstrząśnięć mózgu. To, co powtarzałem przez cały wykład moim kursantom, tak naprawdę to od nich bardzo często zależy życie ludzkie, dlatego że karetka ma dość duży czas dojazdu niejednokrotnie i po prostu tak naprawdę życie jest w rękach właśnie ludzi, którzy udzielają tej pierwszej pomocy. Więc oby takich kursów było więcej, a oni oby nie mieli zbyt dużo pracy na boisku. Po pomoc.